Cześć ludziska, witam was, z tej strony Creedave i wchodzimy do baru, nie? Napić się aktimelów. Aktimelki są dobre. Mamin synek, wydaje ci się, że tylko ciebie życie nie rozpieszcza? Cześć, Randall. Cześć. Whisky? Podwójna. No już się robi. Ciapniemy sobie. Pogadamy. Jak tam? Jakieś kłopoty? Można to tak nazwać. Kłótnia z żoną? Tak. To tak widać? Spostrzegawczy z ciebie skurczybyk, Randall. Za barem człowiek wiele się uczy. Uda się to jeszcze jakoś naprawić? Z żoną? Nie wiem. To już nie ode mnie zależy, stary. Jeszcze jednego. Tak szybko? Zwolnij trochę, chłopie. Ma kogoś na boku? Nie. W każdym razie nic o tym nie wiem. Kryzys wieku średniego? Po prostu się pokłóciliśmy. Z czyjej winy? Winy? A, winy. Chyba z mojej. Co żeś nawywijał? Co robiłeś te sory? No dawaj. Masz żonę? Nic dziwnego, że babka nie chce takiego leszcza. Hej, Riker, zamknij jadaczkę. Facet ma kłopoty. Pewnie, że ma kłopoty. Ale nerwuje na takie mnie. Kłopoty może pomóc tylko operacja. Twoja żona powinna się zgłosić do mnie, leszczu. Wreszcie kobiecina spróbuje prawdziwego mężczyzny. Pijemy. Daj mi adres i idź się pakować. Riker, już wystarczy. W porządku, Randall. No pewnie, już dobrze. Dla leszcza Przywal wszystko mu. Jest daj, zawsze bit, daj, okay. Bit, daj, założę bit, się, daj, że żona bit. Mu się właśnie puszcza w domu. Ale dla niego to zawsze wszystko. Dawaj na ring, Wysol. Wyrzuć to z siebie. Co chcesz usłyszeć? Historyjkę o mojej żonie? Skoro o tym chcesz mówić. Wal głębszego. Poznałem Kim na studiach w 1990 roku. Trochę się zawiesił na chwilę. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych, a ja na medycynie. Była zdolną malarką z wielkimi planami. Malarką? Co malowała? Była piękna i taka dzika. Nie chodzi o to, że była stuknięta. Była taka silna. Było w niej mnóstwo pozytywnej energii. Skoro tak mówisz, czemu już nie maluje? A skąd wiesz, że nie? Powiedziałeś, że była malarką. Tak powiedziałem? Fakt, już nie maluje. Czemu? Miała wypadek. Wypadek? Co się stało? Od tej pory jest niemal zupełnie niewidoma. Zachowała tylko 15% wzroku. Jak do tego doszło? Jak już mówiłem, zdarzył się wypadek. To był cholerny pech. Pokłóciliśmy się na grillu, no i... To był naprawdę nieszczęśliwy wypadek. Nie chcesz o tym mówić? Wystarczy, że śni mi się to co noc. Chodzi o to, że nie mogłaś jej pomóc, tak? Słuchaj, Randall. Chcę tylko się czegoś napić, okej? Okay? Dobra, dobra. Przepraszam. Porozmawiajmy o czymś innym. Może o twojej pracy. Jak ludzie się dowiadują, że jestem psychiatrą, to rozmowa przestaje się kleić. Wielu wydaje się, że mogę im zajrzeć do głowy. I poznać ich najbardziej skrywane myśli? Tak, a to przecież taka sama praca jak każda inna. Jedni naprawiają samochody, a inni rujnują swoje wątroby. A ty naprawiasz ludzkie dusze. Przynajmniej próbuję. W sumie to ich nie naprawiam, tylko usuwam z nich śmieci i odkrywam to, co się pod nimi kryje. Wolałbym, żeby nikt nie poznał moich najczarniejszych myśli. Wystarczy, że ja je znam. Chyba nie lubisz swojej pracy. Nie to jest w życiu najważniejsze. Aha, a co jest? Wykonywanie swoich obowiązków i dawanie z siebie wszystkiego. Pomaganie innym. Sorry, doktorze, ale mówisz jak wojskowy. Takie same gadki wstawiał nasz kapitan. Jesteśmy tu, żeby zrobić, co do nas należy. Jesteśmy tu, żeby pomagać. Jesteśmy tu, żeby bronić wolności. A co robiliśmy? Zrzucaliśmy bomby na małe dzieci. Ta. Czasem człowiek chce pomóc innym, a szkodzi sam sobie. W wojsku wiedzą o tym najlepiej. Dlatego są im potrzebni tacy ludzie jak ja, żeby posprzątać cały ten bałagan. Służyłem w wojsku 6 lat.
Jaka kompania? Korpus psychiatryczny. Odpowiadałem za opiekę nad uczestnikami symulacji. Co to takiego? Symulacja walki. Wspomagane komputerowo pole bitwy. Więc nie brałeś udziału w prawdziwej walce? Odpowiadaliśmy za części wojny rozgrywające się przed nią i po niej. Za wojnę w ludzkich głowach. Ale już się tym nie zajmujesz? Nie. Kiepsko płacili? Nie. Żonie się to nie podobało, a? To nie była praca dla mnie. Jak już mówiłem, czasami człowiek pomaga innym, a przy okazji szkodzi sam sobie. Miałeś problemy z pacjentami? Nie. To po prostu nie było dla mnie. Za dużo zabierałem ze sobą do domu. Czym dokładnie się zajmowałeś? Leczyłem urazy psychiczne. Stany paranoidalne, koszmary, zmiany psychiczne spowodowane udziałem w walce. Nie każdy dobrze znosi widok poszarpanych ciał. Ja nie mogłem znieść poczucia winy, że narażam na to ludzi. Nie mogłeś już tego słuchać? O to chodzi? Nie zupełnie. Wciąż cię to męczy. Dajmy już temu spokój. To było dawno temu i nie chce mi się już o tym gadać. Wiesz co, stary? Zaczynasz mi grać na nerwach. Co powiedziałeś? Powiedziałem, że mnie wkurzasz. Więc bij i się zamknij. Słuchaj, no Leszczu. Może byś tak zmienił nieco ton, bo nie rozmawiasz z gówniarzem. Mama nie nauczyła dobrych manier? Riker, odłóż to! Nie wtrącaj się, Randall! O. Co teraz? Pewnie już narobiłeś w spodnie, co? Żal mi twojej żony. Dobry David jest, podoba mi się. Kto teraz robi w spodnie? Hej! Człowieku, uspokój się, to może wystrzelić. Może. Nie bądź głupi. Nic nie obiecuję. Przestań, człowieku! Oszalałeś czy co? Niektórzy tak mówią. Randall! Jasna cholera, on zwariował! Już dobrze, Randall. Przykro mi. Nie chciałem tego. Mam kiepski dzień. Na to wygląda. Już mi lepiej. Jestem zmęczony. Dobranoc. Boże, powinienem bardziej uważać. Dobry David jest, podobasz mi się. Już cię teraz polubiłem jeszcze bardziej. Co za koszmar. Sprawy wymykają mi się z rąk. Lepiej pójdę już spać. No i spać.